Cześć, witajcie. Pomyślałem, że nagram wam taką mini recenzję, taki krótki poradnik do Netflixa. Zobaczcie, jak on wygląda w rzeczywistości, jak się wahacie, czy warto sobie go przetestować. To wam pokażę, jak to wygląda. Możecie sobie profile tworzyć własne dla każdej osoby na przykład. Wchodzicie sobie w profil. No i tutaj macie filmy wszystkie. Macie na przykład tak, na stronie głównej klikacie sobie na przykład seriale i programy i zobaczcie. Tak to wygląda. Tutaj macie gatunki. Takie są gatunki. Seriali i programów. Takie filmy, co oglądaliście, co wam się podobały, to dostajecie propozycje podobnych z tego samego gatunku i tak dalej. To też jest fajne. Jak oglądacie jakiś film, możecie sobie go zapauzować i sobie za 3 dni na przykład go włączyć i dalej oglądać. To jest fajne. Oczywiście nie ma reklam żadnych. No, tak to wygląda. Tutaj może nie będę włączał, bo te prawa autorskie i tak dalej. No ale tak to tutaj wygląda. Tutaj nowości. No jak najedziecie, to macie od razu taki opis. Takie wszystkie najważniejsze informacje po polsku jest. Możecie też oceniać, dodawać sobie do playlisty swojej. Zwiastun, odcinki, na przykładzie Stranger Things. Popularne. To mamy tak, seriale i programy. To teraz może zobaczymy filmy. Zobaczcie, takie są filmy. Tutaj jak jakieś coś oglądaliście, to potem macie to tutaj wyszczególnione i że możecie sobie po prostu dalej oglądać. No takie filmy są, naprawdę wybór jest kosmiczny. Zobaczcie, takie gatunki macie. Macie też filmy familijne i dla dzieci. Zobaczcie. Tutaj można sobie chyba widok też zmienić. Tutaj sobie możecie przełączać. Netflix 4K obsługuje. Jak macie telewizor 4K albo monitor, to bez problemu. Możecie tak w takiej rozdzielczości oglądać. Tak samo na telefon możecie sobie aplikację ściągnąć i na telefonie oglądać i bodajże do 4 urządzeń jednocześnie. I macie pierwszy miesiąc na testowanie, macie bezpłatnie. No, wszystkie najważniejsze informacje wymienione. No, tak to wygląda. Tutaj macie Originals, czyli macie produkcje własne Netflixa, z tego co się orientuję. Naprawdę polecam przetestować sobie, bo jest ogromny wybór, filmy naprawdę ze wszystkich gatunków.
każdy coś dla siebie znajdzie na pewno. No, naprawdę polecam. Tutaj macie ostatnie dodane. No tu możecie sobie do listy dodać, ocenić. Tutaj widzę zwiastuny. Tak, zwiastun każdego odcinka. Na przykład macie seriale i możecie sobie zwiastun każdego odcinka obejrzeć. Też jak na przykład zaczyna się jakiś serial, to jest od razu na początku jest taka opcja, kilka sekund leci i możecie nacisnąć, taka opcja się pojawia. Możecie nacisnąć pomiń czołówkę, czyli nie musicie oglądać tego wstępu na przykład dwuminutowego, na przykład w tym serialu Przyjaciele, tylko od razu wam przełącza do akcji, do tej, co się tam dzieje już. Taka fajna, przydatna rzecz. To Netflix takie coś ma właśnie. Tutaj możecie sobie własne listy tworzyć, tam dodawać filmy. No naprawdę. Naprawdę wybór jest ogromny. No, to tak krótko chciałem. Jakbyście mieli jakieś pytania, to wam odpowiem. No myślę, że chyba na razie tyle wystarczy. Tam macie, jak założycie sobie konto, to wiadomo, ten login i hasło to taki sam jest na komputer, na telewizor i na telefon, nie? To się logujecie tak samo. No. O, polecam przetestować. Dobra, to trzymajcie się. Cześć.